To już nie jest śmieszne! Przeszkadzał mi strasznie, zamknąłem go w więzieniu. Nie mógł stamtąd uciec, nie mógł, to po prostu było niemożliwe. A uciekł. Ja muszę dzisiaj go po prostu znaleźć, zabić chyba, albo nie wiem, schować w nederze gdzieś pod lawą. Nie wiem, no po prostu chłop ciągle ucieka mi z każdego miejsca. Ale słuchajcie, udało mi się go namierzyć. Udało mi się go namierzyć, jest w tym momencie poszukiwany w Palionowie i obiecuję wam, że go znajdę. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson, tu mi te owce beczą. Dla sobie wybrałem miejsce na rozpoczęcie odcinka, to nie był najlepszy pomysł. Dobra, tu już mi nie beczą, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Szczypson, to jest kanał Szczypson Games. Zapraszam bardzo serdecznie na Szczypson Plusa, ponieważ tam się bardzo szybko rozwijamy. Za niedługo będziemy mieli 10 tysięcy subskrypcji, co jest dla mnie totalnym kozakiem. I nie spodziewałem się tego, że tak naprawdę w tydzień prawie to damy radę zrobić, nie, no, troszkę ponad tydzień. Myślę, że to potrwa, tak myślę, że tak z 15 dni, tak mniej więcej celuję, chyba że pokażecie moc. I teraz wbijecie na ten kanał, bo brakuje tam niecałe 2000 subskrypcji do 10 tysięcy, więc myślę, że jesteście w stanie to zrobić, bo jesteście potężni w końcu. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku Neon jest poszukiwany i obiecuję wam, że go znajdę. Mogę wam to obiecać, bo tak naprawdę już go namierzyłem, już wiem gdzie jest, wiem, że tu się ukrywa gdzieś na starym Palionowie, ponieważ uciekł mi z więzienia pod zamkiem. I w dzisiejszym odcinku postaramy się go pośledzić, zobaczyć gdzie on pójdzie, co takiego zrobi, tak żeby nas nie zauważył i w najlepszym możliwym momencie go schwytać. Taki jest plan na dzisiejszy odcinek. Dobra, słuchajcie, zacznijmy od tego, że pójdziemy tam, gdzie on jest. A mianowicie ostatni raz widziałem go koło jego domku, więc całkiem możliwe, że w tamtym miejscu teraz będzie siedział. Więc postaramy się go teraz tam jakoś wyhaczyć. Jest, widzicie? Widzicie jego nick? Ja widzę, dobra, muszę być na shifcie, żeby po prostu mnie nie widział. I zobaczymy, co w tym momencie będzie robił. Aktualnie chyba gdzieś przegląda skrzynki i się uzbraja jakoś, bo nie miał totalnie nic, zabrałem mu wszystko, zginął kilka razy w tym więzieniu, więc naprawdę, no jest w tym momencie totalnym biedakiem, ale byłem w jego domku, jak on uciekał, więc widziałem, że ma diamenty, nie wziąłem ich, no bo nie jestem złodziejem, ale widziałem, że ma diamenty, więc on jest w stanie się teraz uzbroić. Na całe szczęście ja mam diamentową zbroję i ten Gertsworda, więc nie jest w stanie mi jakoś za bardzo zaszkodzić, ale widzę go. Patrzcie, coś tam tworzy. Ja bym postarał się jakoś podejść tam od innej strony, żeby go lepiej widzieć może. Może od tej strony będzie... O, widać go tutaj dobrze. I zrobił diamentową zbroję w tym momencie. No, wiedziałem, że po prostu się uzbroi, żeby być jakkolwiek przygotowanym. Dobra, widzę, że tam jest. On ma takiego plusa, że ma konia, więc może na tym koniu gdzieś uciec, aczkolwiek... Z drugiej strony wydaje mi się, że ten żelek, który mam, jest mimo wszystko dalej szybszy od tego, co on ma do zaoferowania, czyli tego konia. Aczkolwiek myślę, że te żelki też jest w stanie zrobić, bo też chyba ma te slajmy. Popatrzył się tu. Ale było blisko, na szczęście byłem za tymi krzakami, to może nie widział. Patrzcie, mam też tutaj taką dmuchawkę, tylko nie mam już naboi, bo mi się skończyły, więc w sumie mi się nie przyda. Ale tym go torturowałem, jak był w... idzie tu. Czekajcie, wejdziemy tu. Zbiera zboże, żeby mieć jedzenie. Rozumiem, bo już nie ma ziemniaków ode mnie, bo nie może teraz pójść do mnie i mnie o nie poprosić. Więc zbiera tą pszenicę, którą tutaj zasiał. Dobra, widzę go jak zbiera, bo potrzebuje jedzenia, no w sumie nie dziwię się. Totalnie chłop nic nie ma, więc zbiera wszystko, co tylko wejdzie. Dobra, czekajcie, mam lepszy pomysł, wejdziemy do tego budynku, nie, w końcu ten budynek się na coś przyda. I wejdziemy do niego i zobaczymy po prostu, co takiego on robi z góry, żebyśmy lepiej widzieli. Nie, dlaczego tu jest tak zamurowane, kto to tak zrobił? Ojej. Dobra. O, tu go będziemy go widzieć. Dobra, widzimy go. Zombie go atakuje. Dobra. Musimy go pośledzić i w najlepszym momencie go schwytać. Mam nadzieję, że to się uda. Mam nadzieję, że gdzieś pójdzie. No, jestem pewien, że nie będzie siedział przecież tutaj w tej wiosce i czekał, aż mu, nie wiem, co z nieba spadnie. Bogactwo i wolność, bo na pewno nie będzie czekał. Na pewno teraz bierze te wszystkie rzeczy, żeby po prostu jak najszybciej stąd uciec, żeby mieć, wiecie, wolną drogę ucieczki, żeby mógł po prostu normalne życie rozpocząć, a nie ciągle żyć w strachu. Dobra, ale mam idealny podgląd na niego, idealnie go widzę, a on mnie niespecjalnie, bo jestem tutaj na tej chacie skampiony. No, sieje to zboże na nowo, że dla niepoznaki, żebym po prostu nie wiedział, że zebrał siano, wiecie o co chodzi, ale on nie wie, że ja go w tym momencie podglądam. Więc jestem na wygranej pozycji w tym momencie. Mam nadzieję, że uda mi się go schwytać. Jeżeli zostawicie, myślę, 5000 łapek w górę, to na pewno uda nam się go schwytać. Albo dobra, 4000 łapek w górę, to też jest dobry wynik. Więc 4000 łapek w górę i na pewno uda nam się go schwytać. O, mógł tu się popać. O, biegnie tu, dobra, biegnie tu. Jest bardzo blisko mnie. Jest bardzo blisko, dobra. O,
Do jakiej skrzynki? Chowa tam te nasiona chyba. Dobra, dobra. Dobra, gdzieś tam biegnie. Pająk go goni, ale dobra, to raczej... Odwrócił się, odwrócił się. Od razu z mieczem. O, bije tego pająka, bije tego pająka. Dobra, pokonał go, no ale to nie było trudne. Ma diamentową katanę, więc... Ajajaj, już ma jakąś broń. Dosyć szybką i potężną, aczkolwiek ten mój Tiger Sword ma go i tak na dwa strzały. Teraz jak ma zbroję, więc musiałby ją ulepszyć chyba na maksa i nie wiem, zjeść jakieś złote jabłko czy coś. Mam nadzieję, że złotego jabłka nie ma, bo jak ma, to już jest totalny dramat. Bo wtedy mamy mniejsze szanse, ale ja mam jakieś złote jabłko, ale już teraz nie mogę pójść, bo go stracę z oczu. Mam może tutaj, mam jakieś złote jabłko. Ajajaj, niestety nie mamy złotego jabłka. Dobra, potrolujemy go jakoś, rzucimy w niego jajkami albo coś takiego. Tylko muszę stąd wyjść jakoś. Ale muszę go ciągle mieć na oku. Czekajcie, gdzie on? Okej, biegnie tutaj gdzieś. Gdzie on biegnie? Czekajcie, bo... O, jest koło domku Emilii, jest koło domku Emilii, dobra. Dobra, musimy... Kurczę, szkielecik. Bardzo mi przeszkadzasz. Dobrze, widzicie, szkielet schodzi na raz. Mam te jajka, więc postaram się... Ej, nie wiem, czy mnie widział. Mógł... Zachowuje się tak, jakby... Dobra. Gdzieś na bok, żeśmy się odsunęli. Mam nadzieję, że mnie nie widział. Tu jakaś ważka lata w ogóle. Co jest grane? Weź tam się. Uspokój, ważka. Dobra, pobiegł gdzieś tam. Dobra. Pobiegł w stronę zamku prawdopodobnie. Czekajcie. O, jest tam. Stańmy sobie tutaj. Dobra, widzę go. Musimy tam lecieć żelkiem, bo już za szybko się przemieszcza chłop. Ale on chyba żelka nie ma, z tego co widzę. Biją go jakieś moby go biją. Dobra, rzucam tam jajami. Dobra, został zbombardowany jajami. Jestem ciekaw, czy je zauważył. On z jakiegoś konia chce oswoić. Bawi się z jakimś koniem. Kurczę, kolego! On się świeci, teraz się palił, mógł to widzieć. A nie, on chce... To jest Manticora, to nie jest koń. Co on robi? A to jest chyba Tomek! To jest chyba jego syn! No nie wierzę. Patrzcie, on teraz ratuje go, bo się topi. Tam jest jeszcze wilkołak dalej. I szkielet, i creeper, co jest grane? Dobra, ale widzę, że ten Tomek taki niechętny do współpracy jest. Kurczę, oj! Podleciała kolejna Manticora, co jest grane? O nie! Przeleciała koło mnie. Kurczę, no co on tu robi? Co on tu robi? Czemu on tutaj się zatrzymuje? Jest w takim dosyć publicznym miejscu, to jest dosyć ryzykowne jak na jego sytuację w tym momencie. Dobra, widzę, że leci gdzieś w tamtą stronę. O, strzelają go szkielety i moby wszystkie. Dobra, czyli jest, że tak powiem, w trapapatach trochę. Dobra, lecimy w tamtą stronę. Przelatujemy przez ten... Nie, zapomniałem, że ten żelek tak mocno wystrzeliwuje się. Wystrzelił creeper. Mógł to słyszeć, bo jest tu blisko. Kurczę, spadła moby. Gdzie jest? Zgubiłem go. Nie, tak nie może być. No nie, gdzie on jest? Zgubiłem go. Widzowie. Dobra, mam go znowu. Dobra, on próbuje rozpocząć nowe życie. Próbuje rozpocząć nowe życie w tym momencie. I zacząć, ale patrzcie jaki skubany. Robi to w nocy, żeby... Nie! Nie bij mnie, pająku. Robi to w nocy, żeby nikt tego nie widział. Co jest grane, ale skubaniec, ale nie spodziewał się tego, że ja go tutaj wyhaczę. Dobra, czekajcie, wlatujemy na górę, na czubek góry. I z góry będziemy go obserwować. Wtedy myślę, że się mniej tego będzie spodziewał niż... Nie mogę tam skoczyć, bo tu mnie coś blokuje. Okej, on tu jakąś bazę robi. On tu jakąś bazę robi, widzicie tam? Coś się kopie w tym. Ale jazda. Dobra, czekajcie, wyjdziemy tu na górę, tu jest jakiś creeper, wysprzątamy tu. Co to jest w ogóle za miejsce? Co jest grane? Dobra, widzę go tam. Patrzcie, coś buduje. Buduje sobie jakąś nową chatę chyba w tym momencie. Wiecie co, ja chyba polecę w tamto miejsce, żeby widzieć go od przodu, co robi. O, kurczę, troszkę przesadziłem, ale... O, ale mnie zlagowało w powietrzu. Mógł mnie widzieć takiego zlagowanego przez chwilę. Dobra, musimy tutaj przeskoczyć sobie na tą stronę, żeby widzieć go z tej strony. Tu musimy wskoczyć na tą górę. Mam nadzieję, że mnie teraz nie zobaczy. O, dobra, idealnie, kochani widzę. Creeper. Dobra, musimy się go pozbyć, bo może nas tutaj zdradzić. Mógł widzieć go, jak leciał i się palił. Mógł go widzieć. Co tam jest? Co to jest? Jakiś... Patrzcie, on coś tam buduje na dole, ale tam na górze jest jakiś drzwi są nad nim.
I tam jest jakieś więzienie chyba. Ja nie mogę, ale straszne miejsce. Ciekawe, co on buduje. On chyba chce nowy domek stworzyć swój. Tak mi się wydaje. Zjemy sobie ziemniora. Czekaj, ja bym go jakoś potrolował. O, mam łuk i dwie strzały, więc mogę tam do niego strzelić. Kurczę, nie trafię teraz z niego. Może być ciężkie. Poczekamy, aż wyjdzie. Mam naładowany łuk. Ty, on coś tam kopie w środku. Do góry jakoś wchodzi. Co jest grane? Czekajcie, postaram się podejść bliżej może. Tylko boję się, że on wyjdzie wtedy. Dobra, ale ryzyk fizyk. Dobra. Oje, no jestem tak blisko. Jestem tak blisko. Ja jestem ciekaw, co on tu ma w środku. Dobra, nie schodzi na dół. Dobra, to jest jakaś... Do góry gdzieś się kopie. Na shifcie podchodzę, żeby zobaczyć go tu. Kopie się do góry, kopie się do góry, chłop. Dobra. Musimy być wyżej niż on. Przed nim. On jest tutaj już tak blisko. Dobra, cofamy jednak, cofamy. Z powrotem na tą górkę tutaj. Bo on zaraz się tam wykopie, patrzcie. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Znowu znikł. Ej, nie. Czy on mnie tak w konia zrobił i on gdzieś się teraz ma jakieś tajne przejście? Gdzieś znikł? Nie widzę jego niku totalnie. Co jest grane? Ale chłop znikł całkowicie. Rozpłynął się. Nie, to jest niemożliwe. Niemożliwe, że mnie tak porobił. Nie. A tam jest. Dobra, jednak nie. Ale patrzcie, jak mnie zrobił w konia. Myślałem, że on jest ciągle w tym miejscu. On gdzieś tam się, wciąż tam po cichu kopał się w jakieś inne miejsce. I nagle znikł i jest po drugiej stronie góry. Skubany. Czekajcie, widzę go tam. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Znowu mi znikł. Patrzcie, co robi. Tam jest. Jakieś drzewo kopię, ale po jak się obudował? Czekajcie, strzelę go teraz z łuku. Trafiłem. Jest w szoku. Patrzcie, ucieka. Ma strzałę w nodze. Jeszcze raz. Trafiłem! To już nie mam więcej strzał, ale on jest... Łódką ucieka! Nie! Ja nie jestem w stanie tak szybko za nim uciekać, znaczy go gonić tak szybko. Ale dobra, idziemy tutaj... Dobra, on płynie gdzieś tam do siebie na chatę. Widziałem, że płynął do siebie na chatę, więc musimy szybko w tą stronę gdzieś uciec. Gdzie on jest? Dobra, uwaga. Schowamy się w wodzie. No nie mogę, bo mnie wypycha. Gdzie on uciekł? Ej. Dobra, jest tam. Na wyspie, widzicie? Jest na wyspie swojej piaskowej. O, może mnie tu widzieć. Przecież nie wiem, czy ma taki render dystans ustawiony. Dobra, on coś tam kopie. Czekajcie, mi się wydaje, że powinniśmy pójść tam na tą górę. Mogliśmy tam zostać i go obserwować stamtąd, bo byśmy widzieli, co on kopie dokładnie. I co takiego chce tam stworzyć pod spodem. Bo ja myślę, że on tworzy jakąś pułapkę na nas. Tak mi się wydaje. Dobra, on jest pod ziemią teraz. O, wyszedł. Poczekamy, aż wejdzie pod ziemię. Kopie coś tam na ten... Jak wejdzie pod ziemię, to wtedy my się przestrzelimy tam w tamtą stronę. Mam nadzieję, że zejdzie zaraz na dół. Coś buduje dziwnego. Co on tam takiego robi? Może ukrywa jakieś rzeczy? Może on się tak zabezpiecza, wiecie, że coś tam daje pod ziemię, żeby... Dobra, jest tyłem, szybko się przestrzeliwujemy, szybko... O nie, miałem cofkę jakąś. Dobra, widzicie, idealnie się przestrzeliłem. Dobra, jest tam pod spodem. Czekajcie, pójdę zobaczyć jeszcze, co on tam takiego robi. No nie, mogłem zostać tam na tej górze. Jestem ciekaw, co on tam pod spodem robi. Muszę to zobaczyć. Ale było blisko! Dobra, zszedł na dół. On tu jakąś bazę robi, jak nic. Baza pod piaskiem. To jest całkiem inteligentne, wbrew pozorom. Czekajcie, wiem, jak go strolujemy. Cofamy. Zapadł mu się ten piasek, co zrobił go piaskowcem. Kurczę, przestrzeliłem się, nie trafiłem sobie w tą mnie. Zobaczymy jego reakcję niestety. Tu się wystrzelę do góry. Jeszcze raz. Dobra.
Jest tam, na brzegu stoi. Na brzegu stoi, dobra. O, przestrzelił się tam gdzieś dalej. O nie. Patrzył się w tą stronę, jak mi nagle skoczył tak. Dobra, nie wiem co on robi tam totalnie. Ale widzę go jeszcze, jeszcze mi nie znikł. Dobra, słuchajcie. Ja w tym odcinku się z wami pożegnam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, stawcie łapkę w górę. Mieliśmy go złapać, wiem, ale ja jestem strasznie ciekaw, co on jeszcze zrobi, więc go pośledzę i w następnym odcinku postaram się go złapać. Mam nadzieję, że mi się to uda i mam nadzieję, że mi nie ucieknie, bo jeżeli mi ucieknie, to będzie słabo, więc ja go teraz dalej śledzę, patrzę, co on robi i jak będę miał go łapać... Co on tam robi? Widzicie, jak to się tak rozlewa wodę? Dlaczego on to robi? Nie wiem, dziwne to jest strasznie. Lecę tam zaraz zobaczyć, co on robi. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do następnego odcinka, na razie, pa, pa!